Twitteru. Dobre. Przywitanie od Fi. Teraz przywitanie ode mnie. Cześć wszystkim, tu Ponio 7. Gramy dalszy ciąg w Amayoi Kasuru Maista. Dobra. Dzisiaj chyba będzie dużo gadania. Dobra, miejmy to z głowy. Spytajmy się, co Fia o nas chce. Najpierw od mniej poważnych rzeczy. No, na to, że Awaru w końcu zrobił dla niej łóżko. A może i nie. Na przykład skąd wzięła te piżamy? Kto może tak radośnie powiedzieć, że o tak, straciłam wszystko, całą pamięć. Jakiekolwiek informacje dla... Jakiekolwiek informacje, dlaczego zamierzasz się udać w jedno miejsce, którego wszyscy nie chcą, żeby ktokolwiek się dostał, mogłoby się przydać. Odpowiedź nie. Przez dłuższy czas nie będzie nic pamiętać. Bo nie mogła. Cóż, to była bardzo pożyteczna strata czasu. Arigato. Demo, a to hitotsu omoidashiteru koto ga aru yo. Zettai ni shinkyou no sanro e ikanakucha ikenai tte koto. Demo kore wa kiyoku tte iu yori wa 感情な気がする。行かなきゃっていう大切な気持ち。 そう。 それでこのグアラクーナ城塞なんだけどね。 アバロは中を調べてどう思った？ アバロが知ってる知識と比べてどうかって感じ？
Okej, czyli technologia tego fortu mogła być kiedyś praktykowana. Ale zaginęła. それがね、アバロ、多分だけど、神教の三路に行ったら、この技術をもっと知れると思うんだ。A tak właśnie, to też jest również bardzo fajny pomysł. Jest jedno ドmiejsce. ラクーナ城塞に使われてる技術が、神教の三路にはあるかもしれない。Jest jedno miejsce, w którym nikt nie chce, żebyśmy się udali. Nie dość, że tam pójdziemy, to jeszcze zabierzemy w zarąbiście wielkiej fortecy ze sobą. No tak, to na pewno złagodzi wszelkie wątpliwości. わからない。そうかもっていう記憶が少しだけあるの。アバロの役に立ったのなら嬉しいよ。行きたい。行かなくちゃ。いけないの。Oh. Cicho, Via. Spać tam, nie gadać. Dobra, podsumowując tą rozmowę, Avaro próbował się dowiedzieć od Fi, czy coś więcej pamięta niż co nam powiedziała do tej pory. Okazuje się, że nie jedyne co pamięta to swoje imię, że steruje fortecą oraz że musi się udać do Divine Mist Pillar. Z drugiej strony Fia zapytała się Avaro, co sądzi o fortecy? On jej odpowiedział, że zna język, który znajduje się wewnątrz ruin, ale sama technologia nigdy się z nią nie spotkał. Jeszcze, a przynajmniej nie widział jej. No i to tyle. Dobra, jedziemy dalej. Co? Lepiej nie. O, to jest nowa rzecz. Nie, dziękuję. Dobra. Chyba musimy zrobić coś. Castle Gate. A. Dobra. Może pobudujmy Castle Gate. Momencik. Jasne, Podsumowanie. Tak, to było krótkie spo. Fia powiedziała, że tak, że znalazła zepsuty łuk. A Varro powiedział, że możemy go użyć, żeby ulepszyć istniejący ekwipunek. Small bow, tak, na razie nie mamy żadnego lepszego dla łuku, dla Fii i chyba nie będziemy mieli przez dłuższy czas, więc możemy go ulepszyć. Tak, odblokowały nam się dwa dodatkowe przyciski, break oraz upgrade. Tak jak wspomniał Haro podczas rozmowy, niektóre rzeczy możemy psuć, żeby dostawać z nich kamienie do upgrade'ów. Następnie te
Kamienie wykorzystujemy do upgrade'owania dowolnego w sumie ekwipunku. Więc tak, Broken Bow to jest łuk, tylko że gorszy od tego, co ma Fia. Generalnie gra ma dosyć sporo takich przedmiotów, które mają beznadziejne staty. Jedyne ich zastosowanie jest to, żeby je rozwalić na części. Dobra. Rozwalmy łuk. Staniemy dwa razy Holy Stone. Wejdziemy do Upgrade List. I możemy coś ulepszyć. Moglibyśmy ulepszyć łuk? Nie, to wymaga Earth Stone. Moglibyśmy ulepszyć jej szaty, których na razie nie używa, bo na razie jest Glass Cannonem. Ale okej, ale w przyszłości pewnie to zrobimy. Dobra. Czy możemy coś jeszcze zepsuć? Możemy zepsuć Axis Hammer, którego już nie używamy. Skąd mamy Imp Claw? Dropnął nam co? Earth Stone. Earth Stone to taki dosyć bazowy kamień, on z najprostszego fizycznego ekwipunku dropi w dużych ilościach. Rozwalmy ten Axis Hammer, zobaczymy co możemy zaupgrade'ować. Możemy zaupgrade'ować nasz lepszy młot, ale upgrade plus 5 do hita niewiele nam daje. Możemy polepszyć hit w łuku Fii, to też niewiele nas interesuje. Możemy polepszyć tarczę, żeby dawała 1% dodatkowe evasion, też mało. Veteran Ring możemy polepszyć, żeby dawał więcej siły. Dobra, na razie zostawmy to. Co mnie bardziej interesuje, to chciałbym zrobić nową zbroję. Feather. Feather możemy przez dłuższy czas mieć niedostępne. Więc się zastanawiam. Dobra, to na razie ominimy to, jedziemy dalej. Castle Gate to nam odblokuje na pewno dużo rzeczy. Ciach, jedziemy. Możemy się poruszyć kolejny krok, tak? Pewien, ale... ...Jousai jest moje ciało, więc... ...Fuchoo się zmieniło, że się zmieniło, że się zmieniło, że się zmieniło. No i masz dobre do tego powody. I believe you the most. Dobra, czy już koniec rozmów? Nie, jeszcze nie.
Dobra, to spauzujmy. Tak, do tej pory co się wydarzyło. Avaron nadal nie do końca wierzy w Fii, czy Fia jest boginią, mimo iż ona bardzo domaga się deklaracji, że rzeczywiście jej wierzy. W każdym razie Fia wspomniała, że naprawianie twierdzy oraz kraftowanie również zwiększa jej moc. I to w sumie tyle. I że może poruszyć znowu twierdzę. No to sru. メガ力が高まると、上彩を動かせるようになるのです。当然だよ。自分の体のことだからね。アバロだって体の変化はわかるでしょ。え、そうなの？あ、なるほど。私が女神だからか。 私の力が高まると、使徒であるアバロにも影響あると思うよ。とりあえず今回は前にアバロからもらった分の力が回復したんじゃないかな。と見よう。 Na myśli moc, którą wyssałaś. Sukubusie. Okej, mamy nowy czar dla Avaro. Okej, w końcu mamy dostęp do mapy świata. Dobra, niewiele się wydarzyło. Co się w sumie wydarzyło? Fia powiedziała, że zwiększając jej rankę będzie mogła przenosić twierdzę oraz że będzie to miało wpływ na Avaro, co nie jest do końca prawdą. W każdym razie Avaro pozbył się skilla, które zmniejszało mu FS, za to dostał Cheer. Cheer Support Skill. Zwiększa staty o 1 i kosztuje manę. Niezbyt często się to przydaje, ale czasami będzie się przydawać. Ponadto to się stakuje aż do 5 staków, więc można przy pomocy tego w ciągu 5 tur sobie podwyższyć wszystkie staty, a przynajmniej te Hit Strength Intelligence, te staty ofensywne o 5. To w sumie nie jest aż takie złe. Dobra. Dobra, Fia, co tam dalej masz do powiedzenia? Mega 力が高まったことで、私も攻撃魔法が使えるようになったよ. これで戦いが楽になること間違いなし. Tak, to już wzięliśmy. Okej, to już w sumie tłumaczyłem. Tak, to już wiemy. Dobra, w sumie z tego powodu możemy się zastanowić, żeby przywrócić jej w końcu. Czy Archer zwiększa inteligencję? Zwiększa inteligencję. Dobra. Może zostawmy ją jeszcze póki co nagą. Natomiast co do Avaro. Chyba na razie nie będziemy jeszcze go upgrade'ować. Niedługo będziemy mieli troszkę farmienia do zrobienia. Wtedy mogą się przydać upgrade'y. Dobra, wygląda na to, że wracamy do wątku Kisnir. To oglądajmy. キスニル・カグリ、祈祷しました。入れ。
失礼いたします。ギルシルス殿下。私が任に当たっていた遺跡調査の件について報告に参りました。 報告。ほう。わざわざこうして直接来るほどだ。よほどのことなのだろう。キースニール。貴様には成果が出るまで帰ってくるなと命令しておいたはずだな。世の貴重な時間を割くのだ。期待を裏切ってくれるなよ。 一言で成果が出たとは申しにくい状況になっております。ほう、続けろ。報告します。かねてより調査していた遺跡に足が生え、動き出してしまいました。うん、うん。ジミシミアシネ、エクタクトウイ。バカか貴様は。遺跡に足が生えて動き出すわけないだろう。 寝言は寝てから言え。はあ。しかし殿下をたばかっているわけではありません。かの遺跡が動く光景をこの目でしかと確認いたしました。<笑>まあいいだろう。それが戯言かどうかは直接確認すればよいだけのことだ。 当然ここへ持ってきているのだろうな。ここからどれほどの距離だ。案内しろ。いえ、遺跡は現在制御下にあるわけではありません。故にその件で兵の貸し出しをお願いたいのです。ああ、これね、スフカルスポズナー。いえ、なちにえ。いえ。ほう。一体それはどういうことだ。説明はもらえるのだろうな。 キスニール。調査中に激しい揺れが起こり、作業員の安全を優先し遺跡の外へ避難いたしました。その際、遺跡が動き出し、我々を置いて歩いて行ってしまったのです。つまり動き出した理由は分からぬと。その通りであります。兵の貸し出しを求める理由は？ 振動が原因により作業員が一人落盤に巻き込まれました。その捜索と救出のため人員が欲しいのです。たわけか。作業員の命など知ったことか。今すぐに遺跡の確保に向かえ。そのためにならば兵を率いる許可を与えよう。ですが失踪したのは 未来ある有能な短領種の若者であり、失うのは国の損失かと。くどいぞ三等各将。貴様は自分が世に意見できる立場だとでも考えているのか。<笑>正式な騎士になりたければ無駄口を叩かず命に従え。キスにいる限り。 ではすぐに準備を整え出立いたします。待て、姿を消したのは短領使だと言ったか。ふん、やはり救出ではなく確保という判断で間違いはなさそうだ。どういう意味でしょうか。察しの悪いやつだ。出世したければ頭を働かせよ。 他の作業員は貴様と一緒に避難しており、遺跡の中にいたのは落盤に巻き込まれた者のみなのであろう。貴様の言う未来ある有能な若者が遺跡を動かし持ち出し逃げたと考えるのが自然であろうが。それは。ああ、もうよい。 貴様の意見を聞きたくて呼び止めたわけではない。その可能性を熟慮しておけというだけだ。下がれ。次はその動き出した遺跡を確保したという報告以外は聞かぬ。失礼。
いたします。遺跡が動き出しただと、これは面白くなってきたな。我が崇高なる目的へ利用することが可能か、今からじっくりと算段を立てておかねばならん。アバロが遺跡を持ち出し逃げた、そんなことがあり得るのだろうか。いや、まずは捜索と救出を優先するのだ。兵の使用許可さえ得られれば不可能なことではない。Dobra, jak łatwo zauważyć, to jest taki stereotypowy, animowy, jak to się mówi, antagonista, który będzie naszym głównym przeciwnikiem przez pierwszych kilka rozdziałów. Co tu się wydarzyło? Kisnir wróciła do swojego dowódcy, aby zaraportować, co się wydarzyło, i poprosiła o żołnierzy, żeby przeprowadzić misję ratowniczą dla Avaro, z którym nadal nie wie, co się wydarzyło. Giriś, tak się nazywa ten dowódca, powiedział, że ma gdzieś jakichś tam robotników, ale daje jej żołnierzy nie po to, żeby przeprowadzić misję ratowniczą, tylko żeby zająć fortecę. Poza tym zauważył, że skoro Avaro jest jedyny, który zniknął i potem forteca zaczęła się ruszać, to należy przypuścić, że to Avaro steruje fortecą i że trzeba będzie go pojmać, a nie ratować. No i cóż, to tyle z tej rozmowy i nie jest coś, co natychmiast nam zagraża. Idźmy do wioski, będziemy mieli więcej rozmowy. To chyba taka będzie śmieszno żenująca sytuacja teraz, więc oglądajmy. Avaro zauważa, że typowe animowe zachowanie jest dosyć dziwne. Chcę zauważyć, że jak na anime fabułę, dużo tekstów jest po prostu bardzo sensowne. Na przykład to, jak teraz zauważył, że skoro tutaj gdzieś osiadło jej ruiny, to mogła znać tą wioskę, więc za to bardzo szanuję. Za co bardzo szanuję pisarzy tej gry. Dobre pytanie. Ale bardzo, bardzo pozytywne założenie.
それじゃ、早速村の人に声をかけてみるね。Najlepszy plan to brak planu. A, そこのお姉さん、よかったら私を信じてみませんか？Ciekawe. Onesan oznacza również siostrę. Nie rozumiem japońskiego. O, to jest ciekawe również spostrzeżenie. Avaro teraz uważa, że to jego wina, dlaczego ludzie ich omijają. Biedna dusza. Spokój, kobieta.
I tak to było sobie typowe anime zachowanie. Let's work harder. Dobra, co się wydarzyło? Fia i Avaro poszli do wioski i żeby zapoznać się z ludźmi, Fia zaczęła zagadywać, ale wszyscy unikali ich kontaktu z nimi. Avaro myślał, że to przez to, że jest półelfem, ale Fia nie mogła przyjąć takiej interpretacji tego, więc zmusiła kogoś, żeby powiedział, o co chodzi. I jedna wieśniaczka powiedziała, że po prostu boją się fortecy, która idzie w ich kierunku i że dlatego wszyscy tak niepewnie się odzywają. I teraz Fia i Avaro muszą poszukać sposobu, aby wieśniacy im zaufali. Dobra, przy okazji zobaczcie mapę świata. Tutaj jest Divine Mist Pillar. Jakby to najlepiej przetłumaczyć? Święty obłok mgły? To brzmi źle. Jeżeli macie jakieś lepsze pomysły, to napiszcie w komentarzach. Będę mówił tak, jak jest napisane w tekście, żeby nie mylić pojęć. Dobra, to jest Divine Mist Pillar, więc zobaczcie, ile drogi mamy do przebycia. A zobaczcie, ile byliśmy w stanie przebyć do tej pory. To jest kawałek drogi, ale wierzcie mi, dojdziemy tam za jakiś czas. Dobra, wróćmy do fortecy. Na pewno też nas czeka jakaś scenka. O! Czyżby? Czyżby to... Stary pierdziel! I ty, grubas! Ma trochę oleju w głowie. Nie ma za co, stary pierdzielu. Nic złego się nie stało. Wykopałem ją z ruin.
です。フィアって名前だよ。よろしくね。いや、たー、jasne。うちのアバロがお世話になったみたいでありがとう。お礼にカゴを与えちゃう。Tak, jasne, Fia, tak, dzięki. Odzywaj się więcej, to naprawdę pomaga. Tak. Stary pierdziel i grubas wiedzą o czymś takim jak Hot Crazy Rule i chyba zdają sobie sprawę, że gdzieś tak... Fia, nie wiem, czy jest powyżej, czy poniżej linii, to już sami ocencie. Nie, nie, Fia, nic, kompletnie nic. それじゃあやっぱり古代の装置ってのは動かせるって機能だったのか。遺跡でジョーちゃんと出会って動かす方法を得得したってのか。遺跡じゃないよ、グアラクーナ城塞だよ。遺跡に足が生えて動き出すんだもんよ。驚くなって方が無理だぜ。Wiecie co? Właśnie podjąłem sobie zobowiązanie. To jest tekst, który bardzo często powtarza się. There's no, not much that can be done about that. Za każdym razem jak to będzie, muszę powiedzieć, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jeżeli zauważycie jakiś raz, że tego nie zrobiłem, napiszcie proszę w komentarzu. Wymyślimy jakąś karę. Więc co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak, nie. Rzeczywiście ruchaści magda jitende. Mo te okure na kiwa suru kedo na. No nie tak za bardzo się ruszamy. Watashi mo kaiwa ni mazete yo. Sawagashikute yukai na nechan da na. Nakama hazure sareta watashi wa tanoshiku nai yo. Cicho, mężczyźni gadają. あんたも関係者なのかよ。そのために遺跡に入ったんだよな。え？関係者って何の？Grubas coś dziwnie gada。父のお姉ちゃんも心配してたの。いや。遺跡から離れた後すぐ別れた。城に戻るって言ってたな。Dobra. Co się wydarzyło? Spotkaliśmy starego pierdziela oraz górnika. Wytłumaczyli nam sytuację, że udało im się bez... Tak, kiedy zaczęły się trzęsienia ziemi, oni już byli poza fortecą, więc nikomu nic się nie wydarzyło. Byli trochę zmartwieni tym, czy nam się nic nie stało i że nie mogli wrócić do ruin, żeby nas szukać, bo to było niebezpiecznie, bo Kisnir opuściła ich, żeby zaraportować sytuację do zamku. Avaro powiedział, że nie ma problemu, potem przedstawił mu Fię. Fia zaczęła gadać swoje boskości rzeczy, więc trochę wyszła na pomylunął. W każdym razie całkiem miła rozmowa, nic wiele więcej z niej nie wyszło. Dobra, to tyle w tym odcinku. Było... Tak, cały odcinek był spędzony na gadaniu. Przyszły może będzie troszkę lepszy, chociaż przyszłym będziemy musieli troszkę pofarmić. Ale zobaczycie. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.